kryzysie, ja bym tylko poprosiła o takie wyjaśnienie takiej jednej kwestii. Mianowicie, właściwie nie wyjaśnienie, ale żeby więcej tej informacji było na dostępnych stronach internetowych, chociażby odnośnie tego szelestwa, bo słyszymy tutaj o intensywnych działaniach, o comiesięcznych organizowanych spotkaniach, tak, ale tak naprawdę ta informacja nie jest przekazywana innym mieszkańcom i nie wiem, czy można z tego skorzystać, czy ja próbowałam się dostać na stronę internetową i na temat w ogóle od 11 roku, w 11 roku był ostatni wpis na temat działalności LZS i z wyjątkiem kalendarza nie mamy tak naprawdę takiej informacji. Proszę? No właśnie, a na przykład ja nie wiem, pewnie na to są takie informacje, że nikt nie wie, czy można tam może się zapisać, czy coś jest organizowane, bo po prostu ta informacja nie dociera. Zawsze jeżeli jest na stronie, to można do strony odesłać. Jeżeli na stronie nie ma, to tak naprawdę nie wiem, gdzie do kogo odesłać, gdzie poszukiwać tych osób. A teraz mamy takie jeszcze pytanie odnośnie organizacji, to jest program działania gminnego zrzeszenia. Punkt 5. Uczestnictwo szkół podstawowych i gimnazjalnych w imprezach sportowych organizowanych. I mamy tutaj wpisane ferie zimowe, maj, czerwiec, lipiec. Też tak dość mało jest informacji, a z tego co zauważyliśmy, w okresie feryjnym szczególnie, w okresie wolnym od zajęć, było spore zainteresowanie dzieci, powiedzmy takiej wczesnej młodzieży, tego typu formą spędzenia wolnego czasu. Tutaj też mamy troszeczkę za mało informacji i na przykład udział dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy w rajdach rowerowych, pieszych, turystycznych. O zawodach wędkarskich słyszeliśmy, natomiast tutaj nie ma tej informacji, że faktycznie coś jest organizowane i mieszkańcy mogliby w czymś wziąć udział, tak? Więc wydaje mi się, że dla przejrzystości jednak powinny być tego typu informacje zamieszczane dla pozostałych mieszkańców również. Dziękuję. Ja tak samo jak to silnie prowadzi PET. Pani sekretarz nie mogę, że tak pani. To te były informacje. Może moje niedopatrzenie jest w rzeczy uzupełniania na bieżąco te informacje. To się przyznaję. Jeżeli chodzi o rajdy rowerowe, robimy taki interes wspólnie z Sportowym Zrzeszeniem. Przynajmniej dwa razy w roku są takie rajdy piękne po ziemi białogarskiej. Być może tego również nie ma w internecie. Postaramy się to uzupełniać wszystko na bieżąco. Wezmę sobie to jako priorytet i to uzupełnimy. To była pełna informacja na mieszkańców. Nie to, co jest za tydzień, za dwa, na miesiąc. Z budżetu, nie warto byłoby, żeby może jednak kto ma życzenie. Bo sam kalendarz, jak włożymy, to może nie. Musimy sprowadzać na bieżąco tych informacji. Uzupełnia się. Ja myślę, że dobrze było stworzyć na stronie gminy taką zakładkę LZS może. No jest. No właśnie, w tej zakładce uzupełniają tych informacji tutaj do naszego informatyka bezpośrednio kierować, te informacje będą uzupełniane. Bo słyszymy z szelestwem, no 17 ponad tysięcy złotych, no to jest znacząca kwota w budżecie. No warto by było, jeżeli są możliwości takie, to żeby mieszkańcy faktycznie z tego korzystali, nie tylko wąskie grono tych mieszkańców, prawda? Także tutaj na stronie gminy zawsze do informatyka mi się wydaje najrozsądniej jest i on na bieżąco, żeby ta strona, internetowa musi żyć, muszą być bieżące informacje, jak są informacje z 2011 roku, to tam nasz rzecznik nie zaglądał. Te informacje tutaj do informatyka i myślę, że na stronie gminy, przy stronie gminy. Na posiedzeniu rady piątek pomówimy i uzupełnimy to. Proszę bardzo. Proszę Państwa, jak najbardziej podzielam to zdanie koleżanki, ale żeby to rozszerzyć, to mi się wydaje świetlicowe trochę, niech by miały zajęcia i poszukać na WIP-ie, wywiesić świetlicy, bo być może, że ktoś tak z przypadku sobie przeczyta, nie ma zajęcia, no to pojadę, bo tam jest impreza i bo to, co robi LZS, no jest to imponujące, Panie Janie, ja obserwuję już wiele lat i to kosztuje wysiłku i zaangażowania własnego, prywatnego czasu, ale no wtedy jest to bardziej takie, jeżeli tych ludzi jest odpowiednio więcej. Ale żeby nie było tak
Hawie, panie, ja nie mam pytań, bo turniej 2.05 na obiekcie sali tutaj w tym, no po sąsiedzku, strzelnica w Wilisławiu, no tak, mamy szkołę i salę w Pomianowie, mamy strzelnicę w Stanowinie, no dlaczego mamy robić imprezy gminne na terenie miasta? Może to będzie bardziej ubogo, no nie wiem, ale jednak zróbmy to na naszym terenie. To taka moja uwaga, to od razu mi się to nasunęło, dlatego pytanie. I pytanie jeszcze z tym się wiąże, czy to jest odpłatnie, czy nieodpłatnie, bo to też są koszty. Powiadam, pisząc ten projekt w październiku, nie wiedziałem, że będzie otwarta, bo tak szybko ta nasza hala sportowa miała jeszcze po pierwsze. Musiałem umiejscować te imprezy w Pomianowie. Po drugie, umiejscowiając tu na hali sportowej numer 5, na zasadzie ciągu imprez przesunąłem do Zmisławia. Tam nie będzie żadnych zawodów szereckich. Absolutnie. To będzie festyn sportowo-rekreacyjny. Bez żadnego szczerania. Będą wszystkie konkurencje, tylko nie szereckie. I dla dorosłych z całymi rodzinami. Będą dowiezieni i odwiezieni. Oczywiście, jak zostanie te pieniądze, to napisałem. Sądzę, że tak. Będzie pełna informacja, wszędzie. Stanika. Nawet prezentacje artystyczne i zawody sportowe i rekreacyjne, będzie kuchnia, no będzie wszystko. Więc impreza, tak powiedziałem, raz na 6 minut. Czy się uda? Zależy od pogody. Zobaczymy. To jest bardziej celu. A tu można to przesunąć do Pomianowa, oczywiście. Do Mariusza mamy sporo czasu. Omówimy to. Na naszym posiedzeniu jest to jak piątek. Przedstawię ten problem również. Czy będziemy do sukcesu? Może zobaczymy, że kto wyjdzie. Jeszcze jedno pytanie jest. Tak. Nie zaprzeczam, że informacje o działalności RZS powinny być na internecie. Przecież w sensie Państwo wiecie, ile gmin jest informatyzowanych, ile mieszkańców ma dostęp do map i komputerów, dostęp do internetu. Ale ja mówię, nie zaprzeczam, że powinno być. Przecież na każdej sesji to Państwo są tysi goście i tu rady mi poprzedniej kadencji. Nie zaprzeczą, mi się wydaje, że jeżeli jakakolwiek była impreza organizowana przez Pana Jana, czy przez Pan Edwarda Rejta, zawsze, szczególnie tu Pan Edward zawsze występował, zapraszam na imprezy. Nie było to dziś, a jutro. Czyli nie można powiedzieć, że nie było w ogóle informacji. Te imprezy by się odbywały jakoś tak po partyzance. Może nie pełna była. Trzeba po prostu dopasować do bieżących. Jest wszystko dopasowane, ale zawsze. Tak, ale jak ja dzisiaj powiem, że za 3 tygodnie na pomoc. No tak, zawsze jest dostępna. Chciałabym poprosić Pana Jana o dokładniejsze sprecyzowanie. Koszty kwalifikowane wykazane mamy dwa razy takie pozycje jak obsługa finansowa. Co to jest? To znaczy, w każdym rodzaju zadania. Do każdej cyfry, do każdego typu zadania musi włączyć koszty księgowej, wywóz śmieci, nieczystości, odpadów komunalnych, energii elektrycznej, no wszystko jest, tak powiem. Obsługa bankowa, no wszystko, co się tym wiąże. Zespół, całą gabinę dodatkowych pokładów. Proszę. Pytanie do programu też odnośnie organizowania i udziału zawodów w Radzie Podhalańskim, a także tych wyjazdów do Zakopanego. Pierwsze moje pytanie, czy nas na to stać? Drugie pytanie to, kto jeździ na te zawody? Czy jest jakaś relacja z tego, kto jeździ i jakaś informacja z tego, wyjazdu? Proszę Państwa, każdemu jest informacja, czego pobudził na tych zawodach. Są tu uczestnicy, którzy jeżdżą. Kolega Kurman, kolega Lewiński i inni. To nie jest aż taka szkodna impreza, ponieważ jak już Państwo wysłuchaliście, to jest 2000 i jest tam 2003, to nie jest dobrze.
3000 Pod Hałański plus Zakopane to jest prawie 6000. A to tak, razem oczywiście. Ja rozdzielam. To nie są aż tak duże koszty, bo u nas jedzie 6, nieraz 5, a wyniki tam uzyskujemy dosyć no, widoczne. Jesteśmy postrzegani jako no, jeden z lepszych z tych terenów niż innych, bo nasi zawodnicy na sklasyfikowanych na przykład 180, tu na przykład kolega Dziurko, to jest pan sołtys, rodziczek, który ma lat 63 i startuje z biegu narciarski. On w swoim kategorii zajmuje różnie 9, 18, 13 miejsce, a 200 sklasyfikowanych to jest sporo osiągnięcie. Czy inni zawodnicy? Również odbywa się prezentacja regionu, czyli gminy Białogard. Ja tam nieraz startuję, nieraz Marku Miejski. Zajmujemy 2., 7., 4. miejsce i nie posiłkujemy się żadnymi strajdami, tylko wszystko z głowy musimy zrobić. To jest niejako prezentacja naszych walorów, naszej gminy, że tak powiem. Także uważam, że jeżdżą dzieci i szkoły podstawowe, gimnazjalne, z różnych miejscowości, z Ulewic, z Żyderkowa, z Rychowa, no z różnych miejscowości. I mają również swoje osiągnięcia. Nie tam jeżdżą. Ta wojewódzka, tak powiem, olimpiada turystyczna kluczowa w Stargardzie, to jest przepustką do tych zawodów. Tam Lucyna Kurman, córka pana Sołtysa, zajęła pierwsze miejsce. Czemuś mamy zabronić nie jechać? Czy Weronika Czerkowska, czy Grzegorz Mariola, Maciej Kaczkowski z Budu Zarobienia, to jest masę utalentowanych dzieciaków i młodzieży. Także czy ta suma tej kwoty 5000 duża, nie tyle, sami to państwo ocenią. Mnie się wydaje, że nie. My się tłuczemy poziomie 15 godzin i inne reprezentacje jeżdżą busami, bo i tam dostarczy. Na pewno jest. My się tłuczemy poziomie z Białogardu, przyjeżdżamy nieraz rano, a tu dojeżdżamy o 24 czy po północy. Tak to? Proszę spytać innych, jeżeli to nie, ja tylko nie. Także to wyjaśnię. Bardziej atrakcyjne. Czy jeszcze są zapytania? Proszę przewodniczący, można? Proszę. Chciałem zapytać o wycieczki, które organizowano w przyszłych latach dla dzieci, młodzieży z miejscowości, gdzie nie ma świetlic. Jak będzie to w tym roku? Bo ja nie, czy będzie coś takiego między wami? Bo w tym sprawozdaniu nie było. Zapomniałem. W roku bieżącym również skończył sami środków pomocowych PFOR. I nasze dzieci pojadą na Gdzieńskie całodniową do Korzeń. Również z tych miejscowości. Również pojedziemy. Czy jeszcze są jakieś pytania? Skoro nie ma, to zrobimy krótką przerwę. Po kolejnej przerwie zabieramy obrady. Pozostał nam blok uchwał. I tak, pierwsza uchwała, rozpatrzenie projektu zmiany w budżecie gminy na 2015 rok. Projekt mamy przed sobą. Proszę rozkarczyć o uzasadnienie. Macie Państwo też swoich materiałów do zapewnienia, ale w rzeczy w przedłożonym projekcie uchwały Rady Gminy Białogard w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 proponuje się następujące zmiany. Jeżeli chodzi o dochody, dostaliśmy już ostateczną kwotę subwencji oświatowej na ten rok. No i tak jak Państwo widzą, jest wyższa od tej proponowanej z października zeszłego roku. Czyli do subwencji dochodzi nam 106 424 zł i na dzień dzisiejszy zamiast 5 354 956 zł będziemy mieć w tym roku 5 461 380 zł. No i oczywiście jeżeli chodzi o wydatki, o tę kwotę tylko subwencji
zmieniamy budżet. Jeżeli chodzi o wydatki, to tą część, która się dostała z subwencji, dzielimy na szkoły podstawowe 53 212 zł i taką samą kwotę dajemy. Podzieliłam to na pół. Gimnazjum i szkoły podstawowe. Przede wszystkim chodzi o to, że widzimy, że w przyszłym roku oddaliśmy tą nową halę sportową. No i pani dyrektor gimnazjum w budżecie wrzuciła koszty dotyczące tam i ogrzewania i tego wszystkiego. No, wiadomo, że był czerwony budynek, trzeba było obcinać, także tu chodzi o to, że tam nie też dużo więcej na ogrzewanie, wtedy idzie środków, dlatego podzielone są na te dwie szkoły. Jak tam już wewnętrznie sobie podzielą, to już tam jest ich sprawa. Jak druga zmiana, zwiększa się 80 tysięcy, a to tylko jest w sumie zmniejszenia i zwiększenia, nie ma tu dodatkowych środków. Podjęliście Państwo decyzję na temat rozbiórki tej drugiej części budynku użytkowego. Podjęliście Państwo taką decyzję? Była taka rozmowa. Proszę Państwa, była dyskusja na temat rozbiórki i co do tego, to w sumie no, sprawa jakby jest, nie jest powiedziane, że na nie, tylko chcieliśmy wiedzieć koszty, bo mieliście Państwo zorientować się, jaki będzie rzeczywisty koszt, jaki będzie koszt projektu, bo trzeba i projekt. To jest jedna sprawa, jeszcze coś mi uciekło. A, i co na to mieszkańcy Stanomina, bo no, też jakaś konsultacja miała być. No nie wiem, czy ten ma, te informacje mamy, nie. Ja pamiętam to, co było na komisji komunalnej. No ja mogę dodać słowa. Proszę Państwa, ta zmiana w budżecie jest zagwarantowanie środków, bo jeżeli nie będziemy zagwarantowanych środków, to nawet chociaż będzie pozytywna opinia tej kampanii, nie przeprowadzimy, to nie będzie po prostu zasad. To jest zmiana, jeżeli chodzi o zagwarantowanie środków na takie działania, które rozmawialiśmy wcześniej, Państwo powiedzieli, że tak, to musimy zobaczyć realne koszty. Tak, to pamiętam dokładnie, to żeby to nie przychodziło tam, nie przekraczało 100 tysięcy złotych, my mówiliśmy tutaj o 70 około tysiąca złotych, no zobaczymy jak z tymi fundamentami, może to będzie maksymalnie 80 w tej granicy. To i tak uważam, że to jest bardzo dobra oferta, bo żadnej oferty na nie wpłynęła i to nie ukrywam, że oferta jest tak po prośbie też, żeby to wykonać, bo nikt się tego nie chce podjąć, bo prace nie są naprawdę łatwe, bo wiąże się to z dużo przeprowadzeniem prac ręcznie, ponieważ obcięcie tego budynku musi przeprowadzać wszystko być ręcznie, dopiero później maszyny mogą wejść. Wiąże się również z uszkodzeniem obecnej infrastruktury. Wykonawca też bierze pod uwagę, że będzie musiał na przykład produkt układać od nowa, ponieważ zniszczy maszynami. Także no, uważam, że ta cena, która jest w tej ofercie takiej, też nie jest sprecyzowana dokładnie, bo to wymaga czasu, uważam, że jest dobrą ofertą. Jedyną i dobrą, tak? Co do kwestii dalszych posunięć, to oczywiście zależy będzie od rady, tylko rozmawialiśmy również na komisji komunalnej, że samo zabezpieczenie jego, obecna firma, która tam jest, 35 tysięcy złotych. Zabezpieczenie 35 tysięcy złotych to jest połowa wydatkowania rozbiórki. Co później? Po dwóch latach, po trzech latach będziemy musieli to rozebrać. Także mi się wydaje, żeby racjonalnie wydatkować środki publiczne, należy to rozebrać w tej chwili, a nie czekać 2-3 lata. Jeszcze może. Jeszcze ja sobie pytanie, czy to jest w ogóle sens w tej chwili rozbierać? Ale to, że nie w ogóle nie rozbieramy. Nie mamy, tylko że w tym czasie. To znaczy ja jeszcze tak dopowiem, w tej chwili nie, ponieważ jest realizowany tam projekt. My się musimy do tego przygotować, czyli będzie trochę to trwało. Chcemy zakończyć realizację projektu, zakończyć ten etap cały, obiekt będzie oddany do użytku i wtedy dopiero możemy rozpocząć wejść z budowy. Musimy mieć odebrany obiekt. Też żeby nie było tak, że my rozpoczniemy pracę, zostaje na przykład uszkodzony polwór, przyjedzie komisja weryfikująca projekt i powie, że ten polwór jest uszkodzony, że ona nie odbierze tego projektu, prawda? Znaczy to musimy zakończyć i tak do czasu od odebrania projektu, tego obiektu. I wtedy dopiero możemy przystąpić do prac rozbiórkowych. Ale w budżecie musimy mieć zagwarantowane, bo też żebyśmy byli poważni, tak? Przystępując jakaś firma do wykonania kosztorysu już takiego szczegółowego, to już sobie zapewnienie, że faktycznie tego będzie wykonywała, no, w ramach tych środków, które powiedziała do tej pory. Proszę Państwa, powiem tak. Jako członek Komisji Komunalnej
Ja osobiście uważam, że wolę zrobić, bo są zaległości z zeszłego roku, jeżeli chodzi o drogi. Są pilne potrzeby w tym, bo objechaliśmy te drogi. Widać, jakie dziwię się radnym, na których terenie jest pilna potrzeba wykonania tych prac, że nie zajmują stanowiska. I jeżeli, ja nie neguję tego, że chcemy to rozebrać, czy mieszkańcy chcą, czy wójt proponuje, nie neguję tego. Broń Boże, bo każdy ma swoje, jakby powiedzieć, podejście do sprawy. I to, co przewodniczący Koziński kiedyś powiedział, bo mi to tak to utkwiło w pamięci, że to jest niskie, może faktycznie na salę się nie nadaje i trzeba to rozebrać. Czy w tym momencie akurat musimy to rozbierać, czy nie? Nie wiem, niech się mieszkańcy wypowiedzą, że, czy już tej rozbiórki potrzebują, czy nie jest ważniejsza droga jakaś do wykonania. Czy może w przyszłym roku to rozebrać? To się tak, babol stał przez tyle lat i widzicie, jak to się mówi, dziwnego się nie stało. Także ja mówię za siebie, każdy ma własne sumienie. Każda złotówka, która będzie wydatkowana na zabezpieczenie tego obiektu, a trzeba wydatkować, firma ma tekst zaoferować 35 tysięcy. Być może to będzie taniej, ale proszę mi wierzyć, w mojej ocenie będzie to wyrzucone pieniądze, bo i tak będziemy musieli dokonać rozbiórki. To jest po pierwsze. Po drugie, obiekt taki wolnostojący, mieszkańcy tak czy siak i tak tam wejdą, znajdą sobie fajne miejsce do spożywania alkoholi i innych rzeczy. Na tej porze podpalą jeszcze i będziemy mieli kłopot, nowy obiekt tam pójdzie z tyłu. Także ja uważam, że zagrożenie jest tak duże i niebezpieczeństwo, że tak jesteśmy zgodni, że musimy to rozebrać, więc po co czekać? Jeżeli chodzi o drogi, mogę tutaj powiedzieć Państwu, że udało mi się zorganizować ponad 100 tysięcy ton żużlu, który nam przywieźli za darmo, mamy za darmo go praktycznie, to też jest ponad 100 tysięcy i myślę, że niebawem będziemy mieli kolejne 100 tysięcy ton i będziemy to przeznaczyć na drogi. I mamy to zupełnie oświetlone. I nawet nam przywożą możliwość sypania tego, bo wiemy... Tak, bo dowiadywaliśmy się, jako gminy jesteśmy zwolnieni z jakichś tam utylizacji i tak dalej, innych rzeczy. Ona się nie nadaje do wszystkich drog, bo musi być gruz i tak dalej, musi być wydatkowanie oczywiście na te drogi, ale jest to dobre do wyrównywania do końcowej tej warstwy takiej, żeby tylko zagęścić gruz, który wysypuje. To odnośnie dróg. Ja uważam, moja jest taka opinia, że tak jak Państwa opinia, co wcześniej rozmawialiśmy, no teraz się będziemy wycofywać, no nie wiem, no możemy to pozostawić, bo trzeba to zabezpieczyć, na pewno, bo nie może pozostać to w tej formie. Wydawać pieniądze bez sensu na zabezpieczenie, tysiące złotych, nie, nie, ja jestem przeciwny temu, żebyśmy wydawali jakiekolwiek pieniądze na zabezpieczenie, czego i tak jesteśmy jednego zdania, że musimy rozmawiać. Proszę Państwa, ja może zupełnie wypowiedź Panu, jak Pan by powiedział, to jest tylko zabezpieczenie. Projekt stanowi mnie, mamy rozliczenie do końca czerwca. Zanim przyjadą na wizję lokalną, zanim co, no to nie będzie tak, o, że mamy w budżecie i już od razu będziemy wydatkować. Tak jak Pan by też wspomniał wcześniej, że po prostu zbieramy teraz oferty, na razie wpłynęła tylko jedna. I także mówię, a to jest kwestia tego, żeby zabezpieczyć, mówię, już wcześniej Państwo mówiliście o rozbiórce tego budżetu. Także to jest tylko zabezpieczenie środków na to, no, ale mówię, no Państwo, na co chcecie. No ale proszę Państwa, tu mówi, że od tyłu okna są zamurowane, to ile trzeba? 20 metrów kwadratowych czy 50 muru postawić? No, one są zakwalifikowane. Każdy ma swoje. No ale byliście, proszę Państwa, całą radą tam patrzeć na ten budynek. Pani skarbnik, nie Pani decyduje, przepraszam, że byliśmy tu i nie raz będzie. Faktycznie byliśmy całą radą. Faktycznie były propozycje i Pan z Mateksimą przedstawiał swoją wersję, Pan Wójcel. Proszę mnie poprawić, że się miało być tak, konsultacje lokalne i rada. Najpierw miał być opracowane koszty, projekt, bo to wszystko kosztuje, przedstawiam na razie i dopiero decyzja rady. Jakbym skłonny się przychylić do wniosku pana wójta, ale ja proszę o poważne traktowanie rady. Przykładowo na komisji oświatowej nie było tego tematu omawiane. Było dobrym zwyczajem do tej pory na sesjach, że tematy ważne, a szczególnie budżetowe, były omawiane wcześniej. Nie, i na pewno na sesji, na komisji oświatowej tego tematu nie było poruszane. Proszę odpowiedź. Jeżeli jest Państwa decyzja, wycofamy to ten punkt, jeżeli chodzi o to rozwiązanie. Znaczy ja powiem tak, bo Państwo tu mówicie, żebyśmy ponosili koszty, a Państwo podejmiecie decyzję później, tak? Czyli mamy podnieść koszty rozwoju projektu rozbiórki i inne koszty musimy ponieść, a wtedy radni powiedzą, czy będą chcieli, tak?
Do tego dnia powinniśmy wiedzieć. Ja teraz tak nie bardzo rozumiem, czy mam ponosić koszty i później zastanawiać, czy rozbierać. Bo ja mówiłem, prosiłem o decyzję. Radni są skłonni rozebrać. Przynajmniej tego, co pamiętam, nawet rozmawialiśmy na sesji o tym. Zgadza się? Mieliśmy ustalić konkretne koszty. Mamy teraz konkretne koszty, nie mamy jeszcze dokładnie prac, ale kwotę, na którą będą opiewały one mamy, tak? Około 70, my zagwarantujemy do 80 tysięcy złotych. Czyli to jest kwota, w której się zamkną te prace rozbiórkowe. Co, ile będzie dokładnie kosztowało po kolei, to tego na dzień dzisiejszy jeszcze nie mamy, bo to jest pracochłonne. Firma musi też poświęcić środki i czas, ażeby to przygotować. Także jeżeli się zgadzamy na rozbiórkę w tej kwocie, to też podejmujemy konkretne działania. My też nie zlecimy firmy, teraz opracujcie nam dokładny plan rozbiórki, a później powiemy, wiecie co, my jednak nie chcemy tego zrobić. Kwotę nam podali, jakie się zmieszczą. Bo zrobili taki szacunkowy kosztorys rozbiórki. Także nam podali kwotę o to, co Państwo prosiliście. Też nie robimy planu rozbiórki, no bo też są wszystko koszty dla gminy. No, radni podejmą decyzję, że gwarantujemy środki na rozbiórkę i wtedy będziemy mogli ponosić jakieś tam koszty, prawda? Na nie, to jest przerywa droga, to jest droga. Nie ma sensu. Będą wybory sołeckie, możemy przeprowadzić takie konsultacje z mieszkańcami i powiedzieć im, dlaczego planujemy takie, a nie inne działania. One i tak będą podjęte najprawdopodobniej gdzieś, rozbiórka będzie fizycznie około wakacji. Nie wcześniej. Proszę. Ja mam tylko takie pytanie, czy do rozbiórki będzie przystępowała, przepraszam, że siedzę, krótkie pytanie, czy do rozbiórki będzie przystępowała ta firma, która obecnie prowadzi tam pracę, czy to jest jakaś inna firma w tej kwocie? Inna. Z tego co pamiętam, zapytanie ofertowe poszło bodajże, że mogę poprosić panią Olę Lewan do 6 czy 7 firm, tylko jedna wyraziła chęć w ogóle podnieść tych prac. Nie jest kłopot. Bo to jest kłopot, naprawdę jest kłopot. I w tej cenie uważam, że jest bardzo dobra cena, atrakcyjna. A co zrobimy, jak ten powie, dobrze, to nie robimy tego. A ile będzie? Proszę, dać mi wtedy wykonawcę, który zrobi. Firma ma tekst, powiedział, po prostu 30 tysięcy. I to też nie chcę tego się podjąć. Proszę znaleźć później wykonawcę, że ta firma powie, dobrze, jak to trwa, wy się zastanawiacie, mamy tyle roboty, że nie chcemy tego robić. Ja się uważam, że należy się cieszyć, że ta firma chce za takie pieniądze do rozdania. Proszę bardzo, bo chyba, że jak w komisji rozmawialiśmy, to firma się deklarowała, że ten gruz nam odstąpi i zmierzy. To jest suma około 15 tysięcy za ten gruz, który by tam z tego. To też trzeba zminusować jeszcze od tego, tak? Tak, bo drogi byśmy musieli kupić. Tak? Niby 670 tysięcy, minus już mamy 65 tysięcy, tak? Na 50 tysięcy. No. Czyli patrz 35 zawsze, to i tak musimy rozebrać, to co jest rozebrać? Nie mówię o tym, że nie rozbieramy, tylko czas. No ale zabezpieczyć teraz na 30 tysięcy. To jest w połowie zabezpieczone. No jest, ale takie tak, są ceny. No my możemy mówić sobie, że to będzie kosztowało 5 tysięcy, ale firma wyszacowała to na 35 tysięcy, to będziemy musieli zapłacić. I my możemy sobie mówić, czy to kosztuje 5 tysięcy. Tak musimy. Każdy ma własne jakieś postrzeżenia, czy nie. Ja tam też nie jestem za tym, żeby to na pożarze rozwalać. Zabezpieczyć, płacić. Nie, rada podejmie, jak zabezpieczyć. Rozwiązować. Zdania są bardzo podzielone. No tym bardziej, że dostajemy tutaj. Ale my się o tym rozmawialiśmy. Ale to jest... Ale nawet uchwały żeśmy nie omówili. No, ale dostajemy ciepło. Nie widzieliśmy. Tak, nic nie widzieliśmy. Trzeba słuchać, co się da. Ale słuchajcie, to nie jest ustawa o uchwała o rozbiórce. O zabezpieczeniu pieniędzy. Rada podejmie decyzję rady z uwagi do tego. Ja przedstawiłem swoje propozycje. Czy pani zdaje, że jeszcze jakieś pytania do uzasadnienia też macie pytania? Kiedyś była awantura o to, że dostaliśmy nie mogę. Ale pani skarbnik nie pomaga chyba, jeżeli państwo macie jakieś pytania. Ja pamiętam, że ale proszę państwa, na pewno nie możecie mieć pretensji, bo już teraz przedtem omawiałam, bo nie było uzasadnień pod uchwały budżetowe. Teraz macie państwo uzasadnienia pod uchwały. No to chyba, w mojej mniemaniu chyba jest jednak lepsza, no ale to państwo decyduje. Możemy założyć, że jedna trzecia to jest druga uchwała. Jedna uchwała i wypowiedź. Ja się chciałbym zrobić
Pytanie mam, skąd te środki będą przesunięte na tą rozbiórkę? To już mówię. Macie Państwo w tym uzasadnieniu napisane. 3,65 zł z dowozu dzieci i proszę Państwa, z oświetlenia ulic, placów i dróg 49,815, bo pamiętacie, że w zeszłym roku podpisaliśmy z Urzędem Miasta Porozumienie i to oświetlenie, które było robione przy cmentarzu Pelikanino. Miasto nam w połowie to finansowało, oni połowę i my połowę. No i oni tam połowę dali w zeszłym roku, dlatego ja 50% z tych 90 paru tysięcy mogłam zabrać, bo to już zostało zapłacone w zeszłym roku, nasza część poszła w górę. Dziękuję. Nie ma pytań więcej? Skoro nie ma pytań, no to musimy poddać pod głosowanie tą trudną projekt tej uchwały. Ja też taki będzie i nas. W związku z tym proponuję poddać pod głosowanie tej uchwały. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę do góry. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 4 głosy wstrzymujące. Tylko teraz ja mam pytanie, czy ja bym mogła zmienić zapis? Dlatego, że akurat jeżeli chodzi o samą treść uchwały budżetowej, to tą subwencję oświatową musimy wrzucić do budżetu. Znaczy się, ja bym Państwa prosiła, znaczy na koniec najwyżej, ja przedstawię jeszcze raz, dam, wyrzucę tutaj z załącznika wydatkowego te zmiany dotyczące rozbiórki i przedstawię, wydrukuję i dam Państwu jeszcze raz uchwałę i wtedy podejmiemy jeszcze raz uchwałę dotyczącą samej subwencji oświatowej, dobrze? Czy tak może być? Nie wiem, zresztą. Ogólnie kwoty się nic nie zmienią. No to już na ten projekt uchwały nie potrzeba. Bo mówię, ogólnie się nic nie zmienią, tylko mówię, z załącznika wydatkowego zmienię, wyrzucę tą pozycję dotyczącą rozbiórki. Dobrze? Bo wtedy byście musieli mieć na nowo chyba głosowanie. Bo można było wtedy może głosować tylko tą rozbiórkę. To znaczy, że nie podejmujemy rozbiórki, tak? Bo ja muszę wiedzieć, muszę firmę coś powiedzieć. Nie to, że nie podejmujemy. Przygotowywać się, przygotowywać się. To mamy wydatkować koszty, ponosić koszty na coś, co nie wiemy, czy będziemy robili. No właśnie. Tak? Bo ja teraz chcę. Mieszkańcy i rada wspólnie na tym, to uważam, miała to decydować się po przedstawieniu tego. Ale przecież przedstawiliśmy Państwu koszty. Jak Państwo chcieliście, ja nie rozumiem. Znaczy nie podejmujemy rozbiórki, bo ja muszę się zmierzać pewnie odpowiedzi. Zostało nie zabrane, to nie było wiadomo, tak? Skoro od 2 lat, przepraszam, brakuje na założenie jednej zakupionej już lampy w pociągach. A Pani Skarbnik przedstawiła skąd... Lepiej wydać pieniądze na coś, co będzie rozebrane. No tak wychodzi, bo w takim razie podejmujemy decyzję, że 35 tysięcy wydajemy na zabezpieczenie tego lokalu. Bez przesady. Może chcieliście te 35 tysięcy. No tak, firma Mateksy powiedział. Firma Mateksy pana opowiadała rzeczy, żeby na tym zarobić, a wy to powtarzacie. Weźcie pierwszego lepszego kosztorysanta i niech wam powie, ile 10 metrów zamurowanych okien kosztuje. I na tym się kończy. Tak? I powielicie, jaki dach. Tak, ile ten jest dach do zabezpieczenia, żeby tam nikt nie wszedł. No to zupełnie wszystko. Tam ciepło jest. Ale zabezpieczenia, czyli będzie
Szanowna Rado, ja proszę o decyzję, bo ja muszę podjąć działanie pewne, tak? Proszę o decyzję, tak i radzie zabezpieczamy, bo rozumiem, że nie rozbieramy, tylko zabezpieczamy, czyli... Rozbieramy nie w tym terminie, moje takie osobiste. Jak nie w tym terminie, to przepraszam, jak? To żeby to... Czyli to, żeby nie rozbieramy, trzeba zabezpieczyć, czyli zabezpieczamy. Tak? Dobrze, to w takim razie zabezpieczamy za tą kwotę, która proponował Matecki, bo on jest, może to robić, bo jest nam dobre. Nie rozumiem się. Jest firma Matecki, która wybuduje tam pracę. I ona może to wykonać w tej chwili, bo jeszcze nie skończyła prac i może to zabezpieczyć. Powiedziała 35 tysięcy na zabezpieczenie. Jak firma Matecki za to wyjdzie, to już ona nie będzie tego zabezpieczać. Ale do momentu rozbiórki i także to stało niezabezpieczone. Nie, tak? Do momentu oddania. Do momentu... W czerwcu ma być oddanie i do tego czerwca. To Na koniec marca będziemy oddawać. Więc jak trzeba teraz zabezpieczyć środki na to zabezpieczenie, zwiększające należne. No ja nie wiem, ja proszę decyzję Rady, żebym ja wiedział, co robić. Bo Rada jest decyzyjna, oczywiście. Proszę mi powiedzieć, co mam robić. Zabezpieczać, coś, co będzie się dać, żeby do tego... Ale to w tym roku, zakresie zabezpieczenia rozmawiamy. Tak, bo tam było i malowanie, i żeby z zewnątrz był wyglądały. Ale jeżeli tutaj mieszkaniec radny twierdzi, że od tyłu jest zamurowane, bo ja nie pamiętam, powiem szczerze, że wystarczy tylko z przodu to na krótko zamknąć, to kto wejdzie? Proszę, zbierać, bo wydamy dwa razy pieniądze publiczne i to jest bez sensu. Bo za te pieniądze to jest jedną drogę. To można to osądzić. No. Ale rozebrać można za fundusz unijny, tak? Rozebrać i zakończyć. Nie, może się rozbierać za fundusz unijny. No, a co kultury wyciągnie? Zagospodarować teren? Ale to nie była sama rozbiórka, tylko przebudowa. Także proszę zauważyć, jeszcze nie sprzedać tylko zbudówkę na rozbiórkę. A my tak nie planujemy. Nie, czy na to nie dostaniemy, proszę Państwa, ani problem jest, czy teraz, czy później, bo moim zdaniem, co do tego, że to rozbiórka dobra, jest taka propozycja, większość mówi tego, różnych tych argumentów, proszę bardzo, no ale ja uważam, że jest większa potrzeba skierowania pieniędzy w tym momencie na drogi niż... Ale ta potrzeba będzie zawsze większa, za rok tak samo będzie większa. No to nie róbmy, to przesuńmy wszystkie pieniądze z dróg na drogi. Ale one nie zostały zabrane. Dobrze, ja się nie odzywam, nie każdy decyduje całość. W związku z tym, że jest taki podział wśród Rady praktycznie po 1/3, przyjemność nie będę podejmowana w dniu dzisiejszym decyzji tego obiektu w Stanowinie. Tego obiektu tam nie tak, bo mówię, jeżeli już zrobiliśmy projekt uchwały, to ja bym tylko prosiła, jeżeli Państwo nie chcecie, żeby była zmiana dotycząca tej rozbiórki, to ja bym bardzo prosiła do podpisania dla Pana Przewodniczącego uchwały, bo Pan Przewodniczący musi w dniu dzisiejszym podpisać, ja zejdę na dół i mówię, wyrzucę to pozycje dotyczące rozbiórki, bo prosiłabym, żebyście mi zatwierdzili chociaż tą subwencję oświatową. Nie po tej momencie. Albo, słuchajcie, proszę Państwa, no możecie ją nawet nie podejmować. No słuchajcie, bo przecież ja. Nie podejmować, bo mówiąc szczerze, to te 106 tysięcy ja potrzebuję do sprawozdania kwartalnego. Za styczeń zrobiłam, za luty nie robię, kwartalne za marzec, także jeżeli już to możemy to przełożyć na przyszłą sesję. Ale w marcu musi być sesja, zresztą no i tak będzie. No więc ja proszę, jeżeli jest to możliwe, to wyłączenie tego punktu. No to bardzo proszę. Ale uchwała jest podjęta. No, czyli podjęcie, czyli nie podjęta. Nie, no uchwała jest podjęta o niepodjęciu. Tak. Czyli jest przeciwna. Ja się bardzo cieszę w sumie, że jest dzisiaj
Powiem Państwu tak, bo ja mam obawy do takich obiektów, bo takich obiektów mieliśmy troszkę na gminie, wszystkie staramy się uporządkować. Ja mam obawy do tego obiektu stanowienia, proszę mnie, że nie mam tu żadnego interesu. Ale jak coś się stanie tam, czy podpalą ten obiekt, coś innego, ja się cieszę, że jest też sesja nagrywana, ja mówię, że ja jestem zdaniem tego, żeby to rozesłać. I to wyraźnie artykułuję, że uważam, że nie ma sensu wydatkować nawet złotówki publicznych pieniędzy na coś, co ma być później rozebrane. W taki sposób artykułować, to tylko tak, jakby jeszcze ktoś gdzieś podsłuchał, no to czyli jak się coś zdarzy, no to faktycznie mamy podpowiedź. Tak? No jak tak traktujemy, to bardzo ładnie. Ale jeszcze pan Wójt Pożarów nie przeżył i chyba nie widział. No to właśnie o tym mówię. Bo to już jest taka prowokacja. Proszę Państwa, a czy ja bym mogła mieć taką prośbę? Bo nie powiem, że jak nam to namieszało mi Jasi, żeby to głosowanie, które Państwo przeprowadziliście, że wyrzucamy tylko po prostu ten punkt dotyczący rozbiórki, a dalej uchwała była, bo mówię, treść ogólny uchwały, kwoty, jakie tutaj są, się nic nie zmienia. Bo tu tylko zostało dodane po stronie dochodów i wydatków ta subwencja oświatowa. Bo tu było tylko przeniesienia między działami. Także, żeby nie mógł być w protokole zapisane, tak, że głosowaliście, że była propozycja wycofania tej rozbiórki z budżetu. I wtedy to głosowanie, które Państwo było przeciwne, by dotyczyło tylko tej rozbiórki, a mówię, te 106 tysięcy byśmy przyjęli jako do budżetu. No bo się potem potrzebne są pieniądze. Tak. Tylko, że mówię, musielibyście Państwo wszyscy mieć świadomość, że Asia po prostu inny zapis zrobi w protokole. To napiszemy, że to było głosowanie teraz, tak? Wycofania tej zmiany, a tak. Głosowanie nad uchwałą będzie teraz. Tak, no. Może, proszę bardzo. Nie wiem, no tak szybko myślę na tym, czy nie musi być no, poprawka do tej uchwały tylko, bo przegłosować, żeby przegłosowali. Nie na zasadzie takiej, że poprawimy uchwałę, a rzeczywiście była inna. Nie, dlatego prosimy. Trzeba zrobić tak ze strony prawnej, że aha, wycofujemy ten zapis i wprowadzamy. A to musi zostać w prokuraturze. To zostawiamy, że ta zmiana zostanie wycofana, ta rozbiórka, a zostaje poprawiona uchwała. Ja zaraz Państwu, żeby nie było, to ja, jak Państwo uchwalicie, teraz Pan może Przewodniczący by podjął uchwałę dotyczącą, zaproponował, żebyście Państwo głosowali nad zmianą tylko dotyczącą subwencji oświatowej i wtedy ja sobie też szybciutko na dół poprawię, przynoszę Państwu ten jeden załącznik, bo będzie tylko jeden załącznik zmieniony, nic więcej. I wtedy Państwu przekażę ten załącznik. Czy można to tak zrobić? Myślę, że tak. Ile się być? Milczenie na czas nie czy głosujemy propozycję pani skarbnik, będzie jasne. No więc dobrze, to będzie taki kuriozum troszeczkę prawne, ale chyba nie przekroczymy tych uprawnień. W związku z tym proponowana poprawka, jaką pani skarbnik wniosła, czyli o te 106 424 zł, tak? 106 424 zł zwiększamy budżet po stronie dochodów i wydatków. Tu mówię, ogólna treść uchwały nie zmienia się w ogóle. Jasne. Dobrze. Kto jest za przyjęciem tej poprawki, proszę podnieść rękę do góry. Kto jest przeciwny? Tak, kto się wstrzymał? Poprawka przeszła. No i teraz przechodzimy do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej i długowej. Nie, 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 to jest uchwała. Musimy przegłosować uchwałę z poprawką. Z poprawką. Ponieważ Państwo podjęli decyzję, że projekt uchwały zostaje zmieniony. Teraz musimy przegłosować uchwałę. Wersji takie, jak to jest konsekwencja tej uchwały. Nie. Jeszcze do budżetu, panie przewodniczący. No. Że budżet teraz trzeba podjąć uchwałę, głosowanie, pod głosowanie dać budżet z tą poprawką. Czyli bez z tą poprawką, czyli nie ma w budżecie rozbiórki. No. To teraz tak jeszcze jedno głosowanie, pan przewodniczący, musi przeprowadzić.
Czyli w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Białogard na lata 2014. Jeszcze raz. Panie Przewodniczący, musimy przegłosować zmianę z trzeciej uchwałę tą, bo poprawka przegłosowana. To było spada. Nie. Ja tylko Może ja to zaraz zanotuję, że jeżeli by przegłosowaliśmy wniosek tej skargi, to będziemy przegłosować uchwałę poprawioną już, to jest bez poprawioną. Czyli był wniosek, w tej chwili uchwały. Dobrze. Wobec tego poddam pod głosowanie projekt tej uchwały bez rozbiórki. Kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Ktoś przeciwny? Tak, ktoś się wstrzymał? I teraz konsekwencja. Konsekwencja wieloletniej prognozy finansowej to jest taka, że może ja już nie będę Państwu wymieniać tego załącznika, bo szkoda papieru. Proszę tylko trzecim załączniku wykreślić sobie przedsięwzięć tą rozbiórkę. I tego też nie będzie. Ja mówię, ja to zaraz poprawię i Państwu pokażę po prostu. To zostało z przedsięwzięć wyrzucone. Wykreślić te 80 tysięcy rozbiórkę. Bo jeżeli chodzi o tą tabelaryczną kwotę, to ogólne kwoty UPF-y się nie zmienią. Zmieni się tylko pozycja, proszę Państwa, na pierwszej stronie, jeżeli chodzi o ten załącznik tabelaryczny, ten maczek, pozycja 2.2, wydatki majątkowe. I tu bym miała tylko prośbę, zminusujcie Państwo sobie 80 tysięcy. Bo mówię, ogólne kwoty co do WPF-u nie zmieniają się w ogóle. Tylko tu zminusować sobie 80 tysięcy. Tak. Nie, 2.2. Przepraszam, wydatki majątkowe. 1.3.2. Tam jest kwota 1 529 040 i u góry sobie napiszcie minus 80. Będzie wiadomo, że to jest mniej. A ja pójdę i poprawię i Państwu tutaj zaraz wszystko pokażę. Nie ma sprawy, ja będę już do siebie na dół poprawiam wszystko. I zaraz Państwu wszystko przyniosę. Możemy to przesunąć na później. Nie ma sprawy. Przejdziemy do następnego projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości niezabudowanych w drodze skargi ustnego nieograniczonego. Chodzi o te miejscowości. Już mamy Panie Przewodniczący, jest w ręce. Chciałbym zgłosić wniosek formalny o wykreślenie jednej z działek. To jest działki 268/5 położonej w miejscowości Białogórzyno z wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Chciałbym to argumentować tym, że jest perspektywa, że przy współpracy z partnerem niemieckim i przy wykorzystaniu środków unijnych zostanie wybudowana świetlica w Białogórzynie, a jest to grunt położony w centrum wsi i jest to dobra lokalizacja na świetlicę. Dodatkowym atutem tej działki jest to, że przylega ona do działek gminnych
które są z boku i powierzchnia działek wszystkich razem zapewniłaby nam odpowiednią powierzchnię dla potrzebnej infrastruktury przy świetlicy. Chciałbym, żeby to wycofać i ewentualnie przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami i z Radą Sołecką nad położeniem ewentualnej świetlicy. Także prosiłbym Radę o wykreślenie tej działki i wstrzymanie się po prostu z sprzedażą do momentu podjęcia decyzji przez mieszkańców Radę Sołecką o lokalizacji świetlicy. Wstrzymanie się, na jakiś czas, w tym momencie, żeby tego nie sprzedawać. Zapytanie odnośnie Byszyna. Czy można wiedzieć sam zainteresowania i kiedy, jak procedury, kiedy będzie? Na razie jest tylko ogłoszone, żeby stawia się do sprzedaży. Tak. Bo tutaj jest taki konkretny wniosek i ja jestem dwoma rękoma się pod tym podpisuję, bo łatwo się pozbyć terenu, a później może się okazać, że no, była potrzeba jakiś jak było w Pustkowie swego czasu i też byśmy się spóźnili i też została sprzedana przeciwko świetlicy. Ale zmierzam do tego, czy Rady Sołeckie wiedzą o tym. Może przeprowadzić faktycznie konsultację i zapytać, żeby wiedzieć, bo później to może nie wiedzieć. Tak, są dwie działki, które się łączą, po prostu ta działka jest jakby w środku. Łącznicy. Trudno mi powiedzieć sytuację. Każda Rada Sołecka powinna się wypowiedzieć w tej kwestii. Czy to sprzedajemy, a tym bardziej gdzieś tam. Ponieważ był to wniosek formalny, no należałoby go przegłosować. O wykreślenie działki z Białogóżyną. Przewidziane sprzedaż. Wobec tego musimy ten wniosek przegłosować. To jest za wykreśleniem tej działki ze sprzedaży z tego projektu uchwały, proszę bardzo. Druga sprawa. Czy kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jeden głos wstrzymujący. Dziękuję. Proszę Państwa, czy do pozostałych działek dwie Byszyno i Lubówko są uwagi? Niech się wypowiedzą, co w piśmie. Nie, tam Lubówko to nie ma szczególnie. Ale nie ma problemu, bo ta działka jest położona poza wsią, na kolonii. W obrębie tej działki tam jest jeden właściciel. Także tutaj, jeśli chodzi o Radę Sołecką, to nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń. A Byszyno? Ja mam. Uważam, że to samo jest kiedy mamy sporu.
jest na trasie Czegonia Tyszyno. Rada Szpacowska nie będzie wnosiła sprzeciwu. Nie wnosiłaby. Żeby kwota wpłynęła na konto sołeckie. W końcu to nasz majątek, tak? Ja mam uwagę, że teraz powiadam, że w miejscowości Kupko, nie wiem, czy nie został zaprojektowany na tej działce maszt. Tak. No i właśnie, jak sprzedamy tam teraz działkę, czy ten maszt nie może stać na terenie niegminnym, tak? Teraz poprosimy teraz pana Krzysztofa, albo czy wydzielić miejsce. Nie będzie potrzeba wydzielenia tego miejsca na ten maszt, na tej działce, bo z tego kojarzy dokładnie. Na tej działce, zaplanowany ten maszt? Nie, to tylko wydzielić niezbędną powierzchnię, ale jeszcze teraz poprosimy, bo będę musiał uzupełnić. Ze sprzedaży działki 79 na 2 Polnej w Rychówku. Dopiero podejmiemy decyzję po odpowiednich tam zlokalizowaniach tych naszych masztów i zarynkowych. Ja się zapytam, może pani przewodniczy, czy ta lokalizacja masztów w Rychówku jest na tej działce, którą planuje po sprzedaży? Tak. Sam numer 79-2. Tak? Tak. Chcielibyśmy to sprawdzić. Ja nie miałem takiej informacji, która nie sprzedaży. No właśnie tego ja teraz powiązałem fakty, że te działka chyba się pokrywa. Na pewno tam jest zlokalizowana ta wieża na tej działce, ponieważ ja to wiem od właściciela gruntu, który jest znajduje wokół tej działki. No bo tak. On dostał zawiadomienie od gminy, że tam będzie budowany marsz. No to w takim razie wniosek o wycofanie, bo nie wiem, czy Albo inna panie Krzysztofie, a w Wyszynie? Gdzie jest zaplanowana? Nie pokrywa się ta działeczka. To można zobaczyć. Musimy go zejść na nowo i sprawdzić, bo tak samo. To tu można. To się nie to jest inna działka. Bo planujemy do sprzedaży teraz działki, a sprzedamy działkę, na której ma być marsz, to będziemy mieli kłopot. Te działki były po prostu planowane z wyprzedzeniem, być może to jeszcze nie było planu sprzedaży tej działki. Właśnie dlatego mówię, teraz ja sobie kojarzę, że to jest chyba ta sama działka, dlatego no, proponuję, żeby ją wycofać ze sprzedaży, żeby została dalej w naszych... Ewentualnie wydzielić później geodezyjnie ten plac i sprzedać pozostałą działkę. To tak zrobimy. Gdzie jest zaplanowana lokalizacja fizycznie? Tutaj jest numer działeczki. Ja nie mam działek. Fizycznie w którym miejscu? Trzeba zejść do pana Ryszarda Cegiełki, podać numer i wtedy pan Ryszard wydrukuje mapę. No tak, ale teraz... Ale gdzie jest lokalizacja? Nie, to jest mapa. Pani Ania ma mapę. Ale na mapce jest wieża? Nie, jest. Ale pan panowi działkę. Teraz jest Tyszynów. W tym tygodniu, w tym razie dostarczyć wszystkie mapy, wszystkie lokalizacje. Nie, bo tylko żeby nie kolidowała sprzedaż z tą inwestycją. Nie, to jest.
Meksztofie, to proszę, żeśmy do pana Ryszarda i zapytać, jaki zresztą w tym miejscu będzie, jeszcze nie ma. Tylko zapytać się, tak, czy koszt jest, czy... Wniosek, żeby wycofać ze sprzedaży działkę w Rychówku. Poddamy pod głosowanie. Kto jest za wycofaniem, proszę podnieść rękę do góry. Wycofanie ze sprzedaży działki w Rychówku. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Pozostała nam działka w Szyszynie. Kolejny projekt uchwały, to poczekamy z Wyszynem, ponieważ tam jeszcze nie trwają wyjaśnienia. Przejdziemy do projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Niech zobaczymy, jak pan zrobi.
artykuły mogą się łączyć, które są łatwo oddzielane od siebie, czyli to jest takie najprostsze
Możemy łączyć, więc po co dwa worki mają stać, możemy je połączyć w jeden worek. A firmie to nie przeszkadza, bo nic bardzo łatwo to wzięło. Ale jak są jakieś bardziej szczegółowe pytania, to proszę. Czy ktoś ma pytanie jakieś? Pani wyjaśniła niektóre rzeczy. Znaczy ja mam taką może sugestię, bo dlaczego wójta pytam o to, bo tak mi się przynajmniej wydaje, że większość ludzi wolałaby, żeby te worki jednak były zabezpieczane, jak powiedzieć, z góry, żeby sami nie kupywać. I tutaj powiedzmy prezes też coś o tym wspominał, że no, mogłaby być wymiana i tak dalej. A jesteśmy przed wyborami sołtysów, to może faktycznie zapytać mieszkańców, czy taką formę by chcieli, bo sporo takich jest, no, jakby powiedzieć, głosów, a tam w innej gminie to worki dają, a my tu nie mamy. No to mówię, zapłaćcie 2 złote więcej i będziemy, czy złotówkę, i będziemy mieli worki, będziemy mieli z głowy, by taką informację po prostu uzyskać i od mieszkańców, zgodę, informację to my przekazujemy, a zgodę i być może, że wtedy faktycznie przy następnym tam jakiejś regulacji byśmy mieli worki. Bo to było naprawdę wygodniejsze. O tym przepiliśmy język. Nie, no bo tu pan prezes i ma nam cisza, jaśnie. Oczy mydlił, bo on obliczył, że akurat tam widzi 60 groszy. Nie mieliśmy worki, worek kosztował ile? 2,50 czy 3 zł. No i miesięcznie kupić 2, to już jest 5 zł. Ale u niego 60 groszy. To już wypłaca, nie? No. Ja może powiem, bo my bardzo analizowaliśmy to i firma, która by się tym zajęła, to nie wiedziała, że firmie to usprawni, tak? Ale dla nas jest to korzystne, bo oni nam oddają to wszystko po cenach zakupu. Oni mają naprawdę bardzo dobre ceny hurtowe, bo firma zaopatruje naprawdę sporo tych gmin. I ma naprawdę dobre ceny, oni nam dadzą po cenie zakupu po to, żeby usprawnić sobie pracę. Dlatego ta cena jest taka niska. Ale panie wróci, jeśli my, oni chcą usprawnić tą pracę, wiadomo, poniosą mniejsze koszta, wtedy wszystko, tak? To dlaczego my mamy kupić od nich te worki, żeby im usprawnić? To niech oni nam nie dadzą. Ale tak nie da się dać. Rada będzie decydować o tym, jakie będzie rozwiązanie. Ja rozmawiałem z prezesem, to mówi, że jesteśmy jedną z niewielu już obecnie gmin, które nie zapewniają mieszkańcom worków czy też pojemników na odpady. Bo wszystkie gminy w to weszły, ponieważ jest to ujednolicone. Te worki, które oni oferują, są naprawdę wytrzymałe. Ja Państwu mogę pokazać, nie wiem, czy mamy zdjęcia z niektórych miejscowości, jak wyglądają worki, gdzie ktoś dzień wcześniej rozłoży, a psy poszarpią i jest całe place są zawalone. Oni tego nie wezmą, czyli nie będą zbierać tego, tak? No to z tym jest głowa. A firma to potrafi jakoś tam usprawnić poprzez chociażby te mocne worki. Oni sami mówią, biorą czasami te worki, jakieś szkło, coś takiego, te worki się rozrywają, coś ciężkiego. Bo to są marketowe jednak, no wiadomo, kupujemy na tańsze, tak? Oni zbierają taki dobry worek, dobry cel. Podobnie z pojemnikami, mówi, lata doświadczeń już, które funkcjonują na rynku, kupują pojemniki też dobrej jakości. Bo obecnie pojemniki, które mają mieszkańcy, to są kupowane już na marketach i ten plastik jest tak słaby, że w zimie, w trakcie mrozu, podczas zwykłego wysypywania, on po prostu strzela pęka. Dlatego też oni już mają doświadczenie i oferują nam takie rzeczy, które naprawdę się tutaj sprawdzą na naszym terenie. I powiem Państwu, jest kilka jeszcze różnych kwestii, o których nie mówimy, bo nie chcemy Państwu czasu zabierać.